zaczęła ślubić zawsze tradycją, a później 2 miesiące czekają na ślub, a potem 3 miesiące na dziecko. Dlaczego zdecydowaliście się tutaj być? Żeby wesprzeć kandydata Jarosława. To jest nasz patriotyczny obowiązek obywatelski. Z tego co widać, tutaj pani Kalina postawił się ochroną bardzo liczną, także widać, że się boi czegoś, także myślę, że będzie próbował coś prowokować. To raczej pokojowe jesteście nastawieni. Tak, pewnie nie wszystko, zobaczymy. Dlaczego? Ale mama powiedziała, że kościół. Niechby sobie pan Palikot później swoje happeningi wygłaszał. Korzysta z okazji, że ludzie przyjdą, a media odpowiednio to pokazując, pokażą, że załóżmy więcej ludzi przyszło do pana Palikota niż posłuchać pana Kaczyńskiego. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Ja Państwu serdecznie dziękuję za to przyjęcie. Jestem zwykłym lublinianinem. A to jest człowiek i mu w pouczu. I to jest jedyny patriota w tym kraju. A za nim nie byłem. Niestety nie głosowałem na tego pana. Głosowałem na pani Kota, jeżeli było. Ale po prostu nie wiedziałem, kim on jest. Czego nie obraża? Nie dla ciebie nie obraża. Sorry. Jebać Palikota, jebać tą bandę tych złodziei, jebać tych wszystkich kolegów, tylko Polska. Ten, który wygra wybory. Dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję. I do zobaczenia w Lublinie, do zobaczenia w tym pięknym mieście, pięknym i ważnym. Do widzenia. Panie Januszu, nie uda się panu prowokować zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że to my zwyciężymy.